wierzę, że teraz jest taki kulminacyjny moment, tak? To nabożeństwo jest takim momentem, do którego podążaliśmy przez ostatnie 2 dni, 3 dni, 4 dni, dlatego że niektórzy z was są tutaj ze względu na pracę wielu pracowników, wielu ludzi, którzy przez tygodnie wcześniej pracowali nad wami, abyście mogli znaleźć się w tym miejscu. I oto jesteśmy. Jesteśmy w miejscu Bożego powołania. Jesteśmy w miejscu, o którym Pan Bóg chciał, abyśmy byli. Możesz być pewien, że Bóg w tej chwili spełnia swoją wolę w twoim życiu, bo nie ma lepszego miejsca niż to, które jest teraz i nie ma lepszego czasu niż ten, który jest teraz, abyś był właśnie tutaj. To jest piękne. Wyobraźcie sobie, jesteśmy w centrum Bożej woli. Ja wiem, że z tą Bożą wolą w naszym życiu czasami jest różnie. Czasami jesteśmy, czasami nie wiemy, czy jesteśmy. Czasami się domyślamy, a czasami wiemy, że nie jesteśmy. Jesteśmy o tym przekonani. Ale dzisiaj możesz mieć to poczucie, że idziesz w zgodzie z Bożą wolą. Jesteś tu, gdzie On chciał, żebyś był. I ja wierzę w to, że dzisiaj Bóg chce uczynić w tym miejscu pewien cud. Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy studiujemy historię wielkich mężów Bożych, nie tylko tych z Biblii, ale również tych, których znamy, tych, którzy dokonali już czegoś w Kościele, w naszym kraju również, widzimy, że Bóg prowadził ich do pewnych miejsc. I oni osiągali te miejsca. I chociaż rozpoczynali swoją podróż nie znając celu, to jednak Bóg zawsze ich prowadził. To miejsce powstało właśnie ze względu na Boże pragnienia i Bożą wolę. Ta służba powstała ze względu na to, że ktoś odczytał Boże serce dla naszego narodu, dla naszego kraju. I służba misji Nowej Nadziei powstała w tym kraju. To jest niesamowite. To jest coś pięknego, móc mieć tą pewność, posiadając tą pewność, że jestem w centrum Bożej woli właśnie w tym czasie i w tej chwili. Kochani, Bóg jest wielki. Amen. Amen. No to odwróć się do sąsiada i przekonaj go, bo jakiś taki ten twój sąsiad nieprzekonany. Bóg jest wielki. Amen. Zobaczcie, jaką mamy dobrą atmosferę. Słuchajcie, dobra atmosfera. Nie, nie, możecie dalej rozmawiać. Słuchajcie, mi to nie przeszkadza. Zobaczcie, jaką mamy dobrą atmosferę. Wiecie, czasami nasze nabożeństwa i nasze zgromadzenia są tak szablonowo poustawiane, że każde dodatkowe aleluja, amen, to już tak, takie niewygodne. Amen, Bóg jest dobry, Bóg jest z nami. Ja nie lubię głosić na zasadzie wysłuchajcie, a ja mówię i nie reagujcie, a później się dowiem, czy było dobrze, czy nie. To widać od razu, czy Pan Bóg działa w naszym życiu, czy nie. Nie musimy spodziewać się tych efektów za 2 lata, za 5 lat, za 10 lat. Możemy widzieć, że Bóg działa i również dzisiaj, w naszym życiu. Właśnie teraz, na tym zgromadzeniu, na tym spotkaniu. Kochani, będę miał taki zaszczyt. Mam nadzieję, że po tej usłudze jutro też będę mógł kontynuować. To się jeszcze okaże. Jutro również dla Kościoła tutaj w Ustroniu. Słuchajcie, wy, którzy jesteście z Ustronia, zróbcie wszystko, żeby wasi znajomi przyszli jutro na to na miejsce. Ja wiem, że jest mało czasu, ale jeszcze trochę jest. Jeszcze w ten sobotni wieczór można zaprosić kogoś, wysłać SMS-a do kogoś i powiedzieć, słuchaj, mamy taki fajny czas, jest sporo fajnych ludzi, co ci będę opowiadał? Przyjdź jutro. Sam zobaczysz. Możemy zachęcić w taki sposób naszych bliskich, ludzi, na którym nas zależy, aby mogli przyjść na miejsce, gdzie jest Boża atmosfera, gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest Bóg Wszechmogący we własnej osobie, za sprawą Ducha Świętego. Mówiliśmy już o tym. Kochani, mówiliśmy dzisiaj o tylu różnych rzeczach, tak się zastanawiam, co tutaj dodać. Najlepiej skończyć, zacząć się o was modlić i oczekiwać Bożego nawiedzenia. Amen? Amen. Ale jeszcze poczekajcie. Kochani, chciałbym dzisiaj modlić się o 2 grupy ludzi. O tych, którzy potrzebują zbawienia, o tych, którzy potrzebują uzdrowienia, o tych, którzy potrzebują uwolnienia. I 2 grupą ludzi są ci, którzy przyprowadzili do Jezusa tych, którzy potrzebują zbawienia, uwolnienia, uzdrowienia. Z jednej strony możesz pomyśleć sobie w tej chwili, do której grupy ja należę. No przywiozłam ze sobą 2 osoby, ale w sumie tam mnie szczyka, tu mnie boli. No i teraz do której grupy mam należeć? Nie martw się, pomodlimy się na tą 2 razy. Jesteś podwójnie ubłogosławiony.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiejszy wieczór jest pewną kulminacją i podsumowaniem. Wiem, że niektórzy z was doznali już przełomu. Mieliśmy tutaj wyrzucone paczki papierosów. Opowiadaliście o tym, jak mogliście przespać noc lub nie. O tym, że dzisiaj was stan się poprawił diametralnie, zupełnie. Mogliśmy widzieć, jak Bóg przemawia w swoim słowie. Mogliśmy doświadczać pewnych rzeczy. Bóg jest wielki, ale to nie jest koniec jeszcze. Najlepsze jest zawsze przed nami. Wiecie, kiedy dokonują się wielkie rzeczy w Panu Bogu Wszechmogącym, zawsze pytam się, a czy może być coś jeszcze większego? I wtedy Bóg odpowiada, Bartku, jeszcze mnie nie znasz. Mało jeszcze widziałeś, miało jeszcze doświadczać, ale to, co najlepsze jest zawsze przed nami. To, co najlepsze jest zawsze przed nami. Dzisiaj będę chciał modlić z wami o uwolnienie i uzdrowienie, a z drugiej strony będę chciał modlić się o pracowników. Dlatego, że wasza służba, wasza praca jest ważna i Jezus Chrystus ją honoruje. Mamy pewien fragment Słowa Bożego, który nam o tym mówi. Ewangelia Marka, 2 rozdział, będziemy czytać od 1 do 12 wiersza. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Mowa tu jest oczywiście o Jezusie. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do Niego, niosąc paralityka, a dźwigało go 4. A gdy z powodu tłumu nie mogli się do Niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą o sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi odpuszczone są ci grzechy, czy rzec wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi. Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. No niesamowita historia, słuchajcie. Mam taką ochotę doświadczyć jej osobiście w moim życiu. Tylko wolałbym być jednym tych z 4 niż tym paralitykiem. A w ogóle to już nawet nie chciałbym być tym gospodarzem, któremu dach rozpruto, żeby tego paralityka tam wprowadzić. Przecież później trzeba ten dach załatać. Ma najmniej zadowolony to był chyba gospodarz tego domu. Mówi, ludzie, kto mi za ten dach zapłaci? Kochani, Bóg jest wszechmogący, diabeł nie. Bóg jest wszechwiedzący, diabeł nie. Bóg jest wszechobecny, diabeł nie. Musimy pamiętać o tym i rozmawialiśmy, że Bóg jest Bogiem i tylko On jest Bogiem. Wiecie, kiedyś miałem takie nauczanie na moim seminarium, na studiach moich, które prowadziło nas do odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg? I przez wiele godzin rozmawialiśmy z naszym nauczycielem i rozmawialiśmy, wertowaliśmy Słowo Boże, historię świata, różnych kultur, żeby dowiedzieć się i napisać poprawnie definicję, kim jest Bóg, bo przecież takie pytanie będzie na egzaminie. Więc każdy z nas rzucał różnego rodzaju odpowiedzi i wiecie, one wszystkie z jednej strony były poprawne, a z drugiej strony nie do końca. I na końcu tych wszystkich zajęć, tych wszystkich lekcji, ten wspaniały naprawdę mąż Boży huknął pięścią w kazalnicę i powiedział, zapamiętajcie sobie teraz na zawsze definicję Boga. Szybko otwieram kartkę, zapisuję. Bóg jest Bogiem. Kropka. Mówię, nie dosłyszałem, chyba zasnąłem przez chwilę. Nie da się zdefiniować kogoś, kto jest nieograniczony. Można o nim mówić i mówić, mówić i mówić, rozważać i rozważać, a i tak poznanie nasze jest cząstkowe. Bóg jest Bogiem, diabeł Bogiem nie jest. I dlatego Bóg jest tym, który zawsze pokonał diabła, który od początku pokonał diabła,
który pokonał diabła jeszcze zanim się dzieło krzyża wykonało. Jak to zanim? Napisane jest, że został pokonany i z 1/3 nieba zrzucony na ziemię. Wygnany został. Bóg jest tym, który zwyciężył. Jezus Chrystus przyszedł na świat, potwierdził to raz dwa. Diabeł do niego próbuje kombinować jeszcze za jego życia. Próbuje nasłać najemców, próbuje wybić wszystkie dzieci, próbuje no różnych sztuczek. Nie udaje mu się i mu się to nie uda i nie jest w stanie, dlatego że Bóg jest Bogiem, a diabeł nie. To my walczymy z diabłem i czasami udaje nam się z nim wygrać, czasami nie udaje się z nim wygrać, ale to nie jest tak, że jest jakaś walka Boga z diabłem i teraz nie wiadomo, kto wygra. No walczą. Szala przechyla się. Raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. No i nie wiadomo. No mamy obietnicę, że na końcu wygra Bóg. Ale jak to będzie? Ile ofiar? Przepraszam bardzo. Nieprzyzwyczajony jestem do takiej techniki. Kochani, Bóg już zwyciężył. On jest zwycięzcą. Diabeł jest pokonany. Tutaj na ziemi my mamy pewne dzieło do spełnienia. Tutaj na ziemi my mamy pewną misję. Tutaj na ziemi my jesteśmy Bożymi posłańcami. Słowo Boże mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest nasze zadanie, to jest nasze dzieło, to jest to, do czego jesteśmy powołani, pracownicy. Wy, o których Słowo Boże już mówi, o których przeczytaliśmy przed chwilą. Był pewien człowiek, który był sparaliżowany. I ten paralityk potrzebował pomocy. Tą pomoc okazała mu nie jedna, nie dwie, nie trzy osoby, ale cztery. Który z nich mógł sobie go zapisać na swoje konto? Wszyscy. Prawdopodobnie byli to jego przyjaciele, którzy go kochali. Nie czytamy o tym i nie wiemy, czy była to osoba, która mieszkała daleko od miejsca, w którym Jezus nauczał i w którym Jezus przebywał, czy wręcz przeciwnie, bardzo blisko. Nie wiemy. Być może tych czterech musiało po prostu z jednej ulicy na drugą ulicę zanieść tego paralityka, a być może ta podróż trwała kilka dni, bo było to z miasta do miasta. W każdym bądź razie wiemy o tym i jesteśmy przekonani, że ci czterej byli jednomyślni w swoim działaniu. Wyobraźcie sobie cztery osoby ciągnące nosze i każda idzie w innym kierunku. Nie ma szans. Czasami na YouTubie można obejrzeć takie śmieszne filmiki, jak ci ranni z tych noszy wypadają, bo ci, którzy trzymają te nosze, są nieudolni w swojej pracy. I z jednej strony one są takie fajne i takie śmieszne, a z drugiej strony nie chciałbym być tym rannym na tych noszach. Każdy idzie w inną stronę, a on spada. Więc oni byli jednomyślni. Każdy z nich był inny. Każdy z nich był różny. Być może byli w różnym wieku, być może mieli różny światopogląd, być może różne upodobania. Może jeden był ubrany na niebiesko, inny na czerwono, a jeszcze ten ostatni to w ogóle lubiał różowe wchodzić. Na koniec może jeden był ogolony zupełnie, bo złożył śluby Nazaretu, a drugi właśnie nie, miał wielką czuprynę i grzywę. Może jeden miał zakryty... Całe ciało miał zakryte, a może jedna z nich to była kobieta. Nie wiemy. Było ich czterech. Czterech ludzi, którzy dźwigało tego paralityka. Być może musieli zostawić swoje rodziny i swoje domy na ten moment, w którym pomagali swojemu przyjacielowi. Być może musieli ponieść pewne koszty i zapłacić za podróż, jeśli to była podróż z miasta do miasta. Może trzeba było kupić jakieś jedzenie. Paralityk sam sobie nie kupi tego jedzenia. Jemu trzeba podać to jedzenie. Być może musieli pójść do sklepu i zamówić specjalne nosze, bo ten paralityk był ogromnych rozmiarów. A może właśnie nie, może wystarczało dwa kije tylko i kawałek jakiejś taśmy i wystarczy. Jedno jesteśmy pewni i czytamy o tym, że byli jednomyślni w działaniu, pomimo tego, że może byli różni. Po drugie, poszli w dobrym kierunku. Wy, którzy przyjechaliście dzisiaj tutaj i przywieźliście ze sobą swoich podopiecznych, przyjechaliście w dobrym kierunku. Odnaleźliście cel i doprowadziliście do tego, aby do tego celu doprowadzić również swoich znajomych, swoich przyjaciół. Mówiliśmy o tym, że choroba alkoholowa, narkotyki i te całe zniewolenie jest jak paraliż.
przyrównywaliśmy do nieuleczalnych chorób, do wykluczenia społecznego i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście dzisiaj mógłbym powiedzieć, że alkoholizm powoduje duchowy paraliż w życiu człowieka. Nie tylko duchowy paraliż, ale niektórzy z was ze względu na długotrwałe picie są sparaliżowani autentycznie. Mówiliśmy o tym, że człowiek, który zapił się na śmierć, gdy umiera, to lekarz nie wystawia diagnozy i powodem śmierci było upicie alkoholowe, tylko powodem śmierci był zawał, nie wiem, niewydolność jakaś i wylew i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę wiemy, że powodem tej śmierci był alkohol, narkotyki, jakiś inny styl życia. Może jakiś wypadek, który był spowodowany pod wpływem alkoholu. I tak dalej, i tak dalej. A więc uzależnienie jest paraliżem. Uzależnienie powoduje, że siedzisz w klatce. Uzależnienie powoduje, że nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować. Uzależnienie powoduje, że nie jesteś w stanie normalnie myśleć. Uzależnienie powoduje, że nie jesteś w stanie normalnie oddychać, funkcjonować. Nie możesz podjąć pracy, nie możesz pojednać się z rodziną, nie możesz normalnie funkcjonować, nie możesz normalnie wyjść na ulicę, żeby nie myśleć o alkoholu. Paraliż. Paraliż, tak samo jak ten paralityk. Leżał na łożu i nie był w stanie nic uczynić. Ci czterej podjęli decyzję. Nie zgadzamy się na ten stan rzeczy. Powodem, dla którego Kościół idzie w takim czy w innym kierunku, jest Boży głos, który odbieramy bezpośrednio od Pana. Powodem jest miłość do ludzi. Powodem jest również nienawiść do złych rzeczy. To też może być powód, dla którego robimy coś. Nie zgadzam się na to, aby moi rodzice, moi przyjaciele ginęli ze względu na narkotyki. Nie zgadzam się na to. I bardzo często ta niezgoda jest powodem, dla którego zaczynam działać. Oprócz tego, że Bóg mówi nam pewne rzeczy, w naszym sercu, jako pracowników Kościoła, jako pracowników Misji Nowej Nadziei, jako tych, którzy głoszą Ewangelię, musi być niezgoda na stan rzeczy, w którym diabeł triumfuje. Niezgoda na to, aby działy się takie, a inne i inne rzeczy. Z jednej strony Bóg mówi nam o tym i przyjmujemy to, a z drugiej strony musimy mieć w sercu tą miłość, nie wymuszoną, nie... Będę teraz się skupiał i robił wszystko, żeby ludzi kochać. Pokochaj Boga, pokochasz ludzi. Taka dygresja, ktoś mówi: pastorze, ale ty nie znasz mojej żony. Kochaj swoją żonę, bo Bóg Wszechmogący mówi, abyś kochał swojego bliźniego, abyś kochał małżonkę swoją. Ale ty jej nie znasz, słuchaj, ona mi tyle złego wyrządziła. Kochaj bliźniego swego, ale ona mi tyle krzywd zrobiła. No to jak jest twoim wrogiem, to też ją kochaj, bo Słowo Boże mówi, kochaj wroga swojego też. Po prostu kochaj. Kochaj. Kiedy pokochasz Boga, pokochasz też ludzi. Kochając ludzi, pokazujesz miłość do Boga. Ci czterej kochali swojego przyjaciela. Byli gotowi ponieść konsekwencje. I oczywiście, jaką mamy historię? Kolejka do Jezusa Chrystusa. Wybierz numerek. W jakiej sprawie? W jakiej sprawie? Czekaj, czy oni mają tu paraliż? Jest, znalazłem. Naciśnij. Jaki masz numer? Poczekaj, bo nie widzę. 275. A pan tutaj na końcu kolejki jest, który ma pan numer? 40. O matko. Jak długo będę czekał jeszcze na moją kolej. Widzicie, ci czterej nie zgodzili się na ten stan rzeczy. Powiedzieli, my nie zgadzamy się na to, aby nasz przyjaciel czekał w kolejce. My nie zgadzamy się na to, aby tutaj nasz trud i to, że przyprowadziliśmy go do Chrystusa, żeby to teraz rozpuściło się i musimy wracać z pustymi rękoma. Nie zgadzamy się na to. Nie zgadzamy się na ten stan rzeczy. A więc zaczęli kombinować. To chyba byli Polacy, słuchajcie. Normalnie radzić sobie w trudnych sytuacjach. Coś mi się wydaje, że tych czterech to z Polski tam zaemigrowało. Już wiemy przecież, że Polacy emigrują już od lat. Mamy taki problem z emigrantami, a jesteśmy największą grupą emigrancką w Europie. Może dlatego mamy taki problem.
To jest ten fragment Słowa Bożego, tak? Belkę wokół brata swojego, źdźbło wokół brata swojego chcesz wyciągać, a belki w swoim nie widzisz, nie? Nikt nie mówi o tych milionach Polaków, którzy wyjechali w celach zarobkowych w różne inne miejsca Europy. Kochaj bliźniego. Więc mówią, nie zgadzamy się na ten stan rzeczy, kombinujemy, robimy coś. Jak to wyglądało z nami? Słuchaj, Irenka, no niestety nie pojadę, bo samochód mi się zepsuł. No trudno, zadzwonię do tych wszystkich ludzi, pójdę na ulicę i powiem im sorry, naobiecywałam wam, ale no niestety nie pojedziemy, bo się samochód zepsuł. Nie ma takiej opcji. Nie zgadzam się na ten stan rzeczy. Trudno, pojedziemy pociągiem. Będziemy jechać, słuchajcie, przez Waszyngton, ale pojedziemy. Bo tyle trwają podróże pociągowe w Polsce normalnie. Wydaje mi się czasami, że samolotem jest szybciej polecieć do Nowego Jorku niż pociągiem z Janowic do Suwałk na przykład. I naprawdę tak jest. I naprawdę tak jest. A więc mówimy, nie zgadzamy się na to. Nie zgadzam się na to, żeby ta grupa nie przyjechała. Trudno? Nie wiem, jak ty to, gościu, zrobisz, ale masz naprawiać to auto. Ja przyjdę i ci pomogę. Dobrze, przyjdź. Przychodzimy. Jak mi chcesz pomóc, Irenka? Przecież ty się nie znasz w ogóle na mechanice. Ty naprawiaj, ja się modlę. Nie wiem, jak wy, mężczyźni, ale gdy moja żona patrzy mi na ręce, to robota się normalnie w rękach pali. Ja nie wiem, ale ona ma taki wpływ, że ja na przykład trzy dni nie mogę posprzątać domu. Ona wpada, słuchajcie, i w pół godziny mi się udaje posprzątać dom. No i nie wiem, jak to jest normalnie. Kobiety mają taki talent, dar, inspirują nas do dobrych rzeczy. Tak jest. Tam musiała z nimi być kobieta, jak nic. Jedna z tych czterech. Idą dalej. Przepychają się przez ten tłum. Czy ktoś z was kiedyś był na meczu piłkarskim? Narodowym. Gdzie były dziesiątki tysięcy ludzi. Gdzie stadion był wypełniony. Ostatnio moi przyjaciele zrobili mi taki prezent. I mogłem pójść na mecz Polska-Czechy. 40 ponad tysięcy ludzi na stadionie. Żeby zająć swoje miejsce, to dziękuję Panu Bogu za te barierki, które były, bo normalnie to bym chyba wypadł. Tak trzeba było lawirować, znaleźć swoje miejsce. Tyle ludzi było. Wiecie, ten tłum, który był do Jezusa Chrystusa, on oblegał szczelnie dom. Każdy chciał przyjść do Jezusa. Ale ci czterej rozwalili system. Wiecie, ktoś kiedyś zrobił badania. Ostatnio czytałem taki artykuł o pewnym badaniu. Postawiono w kolejce w pewnym markecie kilka osób. Ale te kilka osób nie stało za żadną z rzeczy, po prostu stało. Chcieli sprawdzić, jaka jest reakcja tłumu. Wiecie, jaka była reakcja tłuma? Ludzie zaczęli stawać w kolejce za nimi. A za czym wy stoicie? A wiesz, no nie wiem, ale ponoć coś ma być fajnego. A to stoję z wami. I ludzie tak stali, a kolejka się powiększała. Słuchajcie, trzeba rozwalić system, jeżeli myślimy o tym, aby Pan Bóg przyszedł do naszego życia. Nie możemy myśleć szablonowo. Musimy rozwalić system. I ci czterej rozwalili, tych czterech rozwaliło system. W jaki sposób? Oni mówią, nie będziemy czekać w kolejce. Im bliżej celu, tym lepiej. Później będziemy się zastanawiać, jak te wszystkie przeszkody mijać. Więc jakoś zepchnięci przez tłum, w jakimś momencie znajdują się przy ścianie. Ja widziałem niektórych z was, którzy w czasie przerwy wychodzicie na zewnątrz, na szlugę albo na jakąś tam pogaduchę, okej, to pogaducha, jakaś tam przewietrzyć się, nabrać powietrza świeżego w płuca, bo przecież trzeba, tak, bo inaczej nie wytrzymam. Wiecie, i widziałem taki obrazek, drzwi otwarte, i ktoś zagadał się i mówi, to dobra, to ja już idę. I bach, w ścianę. Ała! Wiecie, ci czterej razem z tym paralitykiem już myśleli, że już są przy drzwiach. A tu się okazało, że to ściana. Ale jakieś schody może były obok. Gdzieś zaczęli iść tymi schodami i nagle jakimś dziwnym trafem znaleźli się na dachu. No blisko, ale to jeszcze nie jest to.
No blisko. No już jedziemy. Już czekamy. Jesteśmy na dworcu. Jest blisko. Ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie jest Jezus. To jeszcze nie jest ten moment. A więc następne problemy. Słuchaj, ale są problemy. Jakie problemy? Potrzebujemy leków, aby ten człowiek mógł tutaj normalnie funkcjonować. Nie wiem, z jakimi problemami wy, którzy przyprowadziliście swoich podopiecznych tutaj na to miejsce, zetknęliście się w tej podróży. Nie wiem. Może ich było więcej niż dwa, niż trzy. Nie wiem, jakie okoliczności. Ale dziękuję Panu Bogu, że w końcu nawet i ten dach wam nie przeszkodził. Że w końcu dotarliście na to miejsce, w końcu jesteśmy na tym miejscu. Jedni, bo czekali w kolejce, a inni, bo rozwalili system. Gdzie trzeba, wiem, że po każdych dniach skupienia prawdopodobnie administrator budynku musi przejść się po budynku i sprawdzić, jak to wygląda. Tak jak gospodarz tego domu po wizycie Jezusa musiał sprawdzić, jak to wygląda. Jest to zwykła cena, którą normalnie się płaci i nie robi się z tego w ogóle żadnej afery. Jak są ludzie, to jest ciasno. Jak jest ciasno, to czasami coś jest złamane. To czasami coś się popsuje. To są zupełnie naturalne, normalne sprawy. Nikt z tego nie robi nie wiadomo czego. Po prostu tak jest. Jeśli nie chcesz, aby coś ci się popsuło, to nie pracuj z ludźmi. Ktoś kiedyś powiedział, słuchaj, mój zbór jest świetny, świetny, ale wiesz co, mam taki problem. No jeszcze jakby tych ludzi nie było, to już w ogóle było super. Oj, gościu, zmień pracę. Jesteście tutaj na tym miejscu i ci czterej ściągnęli powałę nad dachem. Co to była ta powała? To był taki otwór, to była taka dziura w dachu, która spełniała funkcję komina. W domu wykonywano różnego rodzaju czynności, różnego rodzaju rzeczy i zazwyczaj ten dym, to wszystko unosiło się do góry. Na górze, na tym dachu była powała, którą się czasami zagradzało, kiedy była niepogoda, kiedy było zimno, ale kiedy było ciepło, kiedy rozpalone było ognisko, kiedy gotowano w domu, wtedy tą powałę odsłaniano, ale to był taki, tam jakaś dziurka. I oni, nie wiem skąd mieli liny, ale byli przygotowani na to. Nie wiem, czy to byli To były krzepkie osoby, ale było ich czterech, nie musieli być krzepcy. Przed samego Jezusa Chrystusa przyprowadzili paralityka. To jest nasze zadanie, Kościele. To jest moje zadanie. To jest Twoje zadanie, wspaniały pracowniku misji Nowej Nadziei. To jest to, do czego my zostaliśmy powołani i w tym miejscu nasze zadanie się kończy. Tak nie do końca. Jezus Chrystus w tym momencie przekazuje niesamowite słowa, które zmieniły moje myślenie na temat wiary u osoby chorej. Na temat wiary, która zmienia rzeczywistość. Na temat wiary, która wprowadza cuda w życie Kościoła. Te słowa są dla mnie tak dziwne i niezrozumiałe. Jezus Chrystus mówi tak, i ujrzawszy wiarę ich. Ich? Chyba miał na myśli paralityka wiary. Ja nie wiem, czy ten paralityk miał wiarę. Wiem o tym, że Jezus zobaczył wiarę ich. Kogo? Tych, którzy przyprowadzili paralityka do Jezusa Chrystusa i być może paralityka też. Na pewno miał jakąś wiarę. Może miał wiarę taką, że jak go tam spuszczą, to przynajmniej się nie wywróci. Ci czterej swoją postawą, swoją determinacją wzbudzili wiarę również w tym paralityku. Okazali w ten sposób temu człowiekowi to, że zależy im na nim. W ten sposób pokazali, że miejsce, w którym ten człowiek jest i osoba, z którą ma się spotkać, to jest najlepsze miejsce i najlepsza osoba. Pracownicy Nowej Nadziei. Wy, którzy dzisiaj jesteście tutaj, liderzy, pastorzy, to jest nasze zadanie. To nasza wiara może zmienić rzeczywistość. Duchową rzeczywistość miast, w których mieszkamy. Sąsiadów, z którymi przebywamy. Współpracowników, których mamy. Ludzi, na których mamy wpływ.
Jezus Chrystus mówi, i ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, odpuszczone są grzechy twoje. Jak? Oczywiście znaleźli się tacy, co kombinują. W każdym dobrym kościele, dużym kościele są tacy, co kombinują. Którym się nie podoba coś. Jest coś dobrego. Jezus czyni niesamowitą rzecz. No ludzie się nawracają, a ci kręcą nosem, że im śmierdzi. Noż ludzie moi, no. No to stwórzmy kościół ekskluzywny dla bogatych i heja. I będziemy mogli się nazywać, że jesteśmy kościołem biblijnym. I czerpiemy przykład z Jezusa Chrystusa, bo przecież On też jadał z najbogatszymi. Bo przecież też On przebywał w pałacach. Wiecie co, to jest dziwne. Apostoł Paweł rzeczywiście był w pałacach. Ale o Jezusie jakoś nie czytam o tym, żeby On w jakichś pałacach był. Naprawdę nie czytam. On był między tymi, którzy Go potrzebowali. Owszem, był u majętnych ludzi. Dzisiaj rozmawialiśmy o Zacheuszu. Przecież Zacheusz był majętnym człowiekiem. Był nadzorcą nad celnikami. Miał tyle pieniędzy, że oddał ludziom to, co to im zabrał i jeszcze im dodał. No i jakoś pewnie jeszcze przeżył. Wiecie, Jezus Chrystus jest niesamowity. Patrzy na tego człowieka, patrzy na tych ludzi, patrzy na ich wiarę. I gdy czytamy o cudach, które Jezus czyni, wiemy o tym, że wiara jest kluczem. Czyja wiara? Moja wiara. Twoja wiara. Wasza wiara. Nasza wiara. Ona jest kluczem. Czasami ktoś może nie mieć tej wiary, ale osoba, która stoi obok, ją ma. Dla kaznodziei jest to bardzo wygodne. Ja nie wiem, czy ja sobie teraz bramki nie strzelam. Podejść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, bądź uzdrowiony, co, zdrowy jesteś? Nie. No to wiary nie miałeś. Nie, byś miał taką, chociaż co najmniej jak ja, to byś został uzdrowiony. Czy to jest bardzo wygodne dla kaznodziei, ale to nie chodzi o wiarę jego. To po prostu chodzi o wiarę. Więc ten chory powinien powiedzieć, dobrze, może ja nie miałem, a czy ty ją masz? Może ty ją masz, kaznodziejo. Może ty ją masz, pastorze. To proszę cię, to chociaż podziel się ze mną twoją wiarą. No ja nie mam. Dziwisz się? Zdziwiony jesteś, że ja nie mam wiary? Ja, który nie znam Boga? Ja, który w chorobie jestem, że ja nie mam wiary? Taki zdziwiony jesteś, to może ty masz wiarę? Podziel się nią ze mną. Pracownicy Nowej Nadziei. Nasza wiara się liczy. Wasza praca się liczy. I ona jest cenna i ja ją honoruję. I Pan Bóg ją honoruje. I Pan Bóg ją honoruje. Wasz trud, wasze wzmagania. Wczoraj miałem cudowną rozmowę z pewną siostrą. Znamy się od dawna na temat ostatecznych dni. I ja patrzę, ta siostra jest zaangażowana w służbę. Ja naprawdę wieczorem dziękowałem Bogu za tą siostrę, bo ona sprząta te wszystkie toalety, sprząta cały ten obieg komunikacyjny. Rozmawiamy, ona uradowana. Ja mówię, wiara twoja podnosi mnie dzisiaj. Nawet nie wiesz, że twoja służba jest duchową służbą. Nie powiedziałem jej tego. Ale to dzięki niej ja dzisiaj mam siłę, abym mógł tu dzisiaj być. I rozmawiać. Wszystko, co czynimy na chwałę Boga i wszystko, co czynimy dla innych ludzi, ma duchowy wymiar. Tak samo jak ja, który głoszę dzisiaj tutaj słowo, tak samo ta osoba, która sprząta, to jest tak samo duchowa służba. Bo ona jest po to, aby przyprowadzić tego jednego do Jezusa Chrystusa. Każdy z nas dźwiga te nosze. Każdy z nas ma ten sam cel. Aby tym ludziom było tu jak najwygodniej. Kochane siostry, które gotujecie, ja jestem Bogu wdzięczny za was. Można by było powiedzieć, spoko, wszystko zjedzą. Nie trzeba ciast, pączków innych, zjedzą wszystko. Byłem w takich miejscach, widziałem takie hasła. Już więcej tam nie wracam. Nie utożsamiam się z takim traktowaniem ludzi. Ludzie to nie kapusty. Ludzie są cenni, Jezus za nich umarł. I dajecie to, co najlepsze. Jak ja kocham te zupy tutaj ustrońskie. Normalnie. Ojejku, jejku. Za każdym razem dwa talerze i mi mało. Naprawdę. A to wasze spaghetti ustrońskie to jest naprawdę dobre. Dzisiaj to mięsko, które samo normalnie, wiecie,
Ja rozumiem, dlaczego ono musi być najlepsze, to mięso. Ja wiem już, dlaczego ono musi być takie kruche i najlepsze. Bo tutaj jest wiele osób, co zębów nie mają i je trzeba wymemlać. Ale mi się dostało teraz. Żyjecie, jesteście ze mną, no kościele, no fajnie, tak się cieszę, super. Ale wracamy do tematu. Pan Jezus Chrystus zrobił to, co jest najważniejsze. Tutaj nie chodzi o twoje uzdrowienie i w życiu paralityka nie chodziło o to, żeby go uzdrowić. Pan Jezus Chrystus spojrzał na jego serce i on wiedział, co jest najważniejsze dla tego paralityka. To nie zdrowie było najważniejsze dla tego paralityka i dlatego nie uzdrawia go od razu. Najważniejsze dla twojego życia jest zbawienie. Być może możecie się ze mną nie zgodzić, ale niektórzy z nas przechodzą przez trudne rzeczy i przez trudne cierpienia tylko dlatego, aby nie odpaść od Pana. Bo gdyby nam się powiodło, zapomnielibyśmy o Bogu. Zastanawiałem się kiedyś, mieliście na pewno to, co by było, gdybym wygrał w Totka, nie? O! Ale bym rządził. Ja cię kręcę. Ja słyszę to, co powiedziałeś. Powiedziałeś, na pewno by mnie tu nie było. Słyszałem to. Sąsiad też słyszał i się śmiał. Bo pomyślał o tym samym. Ja tak rozmawiam, mówię, Boże, a ja bym wygrał 10 milionów, to banie daję od razu. A nawet dwie, co, niech stracę. Rozumiemy? Jakie to jest fałszywe myślenie? Jakie to jest fałszywe myślenie? Prawdopodobnie to szczęście odwiodłoby mnie od Boga. A taka dygresja. W każdym bądź razie ten człowiek potrzebował czegoś ważniejszego i wy potrzebujecie czegoś więcej niż uzdrowienia. Możesz się z tym kłócić, możesz się ze mną nie zgadzać, ale dla Boga jest coś cenniejszego niż ciebie uzdrowić. To jest zbawienie. I kluczem to jest zbawienie. Lepiej, żebyś bez ręki wszedł do Królestwa Bożego, bo tam będziesz miał nową, silniejszą, niż żebyś z ręką dożył tej 80, umarł i żeby ciebie już nie było. I koniec. Moja przyjaciółka ostatnio rozmawia ze mną, mówi, pastorze, mój tata jest w hospicjum, ma raka mózgu, umiera. Co robić? Jakiś czas temu jej tata pojednał się z Bogiem. Jego życie różnie wygląda. Ciężko to zweryfikować, czy to pojednanie jest autentyczne, czy nie. I rozmawiam z nią i mówię, Boże, jak mam ją pocieszyć? I wtedy Duch Święty daje tą mądrość i mówi, słuchaj, chcesz z tatą się spotkać jeszcze? Ona mówi, tak, marzę o tym. Więc pozwól tacie umrzeć dzisiaj, aby był zbawiony, niż żyć jeszcze przez parę lat, ale żebyś już miała nigdy się z nim nie spotkać. I cisza. Dzisiaj jesteśmy tutaj ze względu na zbawienie, a nie na uzdrowienie. I kiedy Pan Jezus Chrystus zobaczył ich wiarę, to była wiara ku zbawieniu, a nie ku uzdrowieniu. To była wiara ku zbawieniu. Oni przywieźli swojego przyjaciela do Jezusa Chrystusa, aby ten zbawił jego życie. Ale Pan Bóg zawsze daje bonusy jakieś. Na Jego stole jest obfitość. Po dobrym jedzeniu, jak to w Ustroniu bywa, musi być kawa i deserek. A więc zbawił Jego życie. Pomiędzy byli ludzie, którzy wątpili, którzy kwestionowali, którzy mówili, no dobrze, to teraz słuchaj, bracie, nawróciłeś się, to teraz tak, 3 lata musisz poczekać do chrztu, bo musimy się przyjrzeć, czy twoje nawrócenie jest pewne, czy nie. Następnie przez 2 lata musisz uczęszczać na taki kurs biblijny, bo też musimy zobaczyć, co tam jeszcze w tobie siedzi, żeby, wiesz, żeby poszło. Później ewentualnie możesz usiąść w ostatniej ławce na nabożeństwie. Przez najbliższe 20 lat będziesz zmieniał ławkę coraz bliżej, a na samym końcu pozwolimy ci, żebyś powiedział świadectwo. A, co? Niech będzie. Troszkę szybciej niż zwyczajnie, ale niech będzie. Gdyby mój ojciec był tak potraktowany, nie stałbym dzisiaj tutaj w tym miejscu. Gdyby mój ojciec 5 lat od momentu nawrócenia został pastorem. A w 1 roku, gdy się nawrócił, już miał 1 słowo. Co i tak jest dziwne, bo jego pastor zazwyczaj tak nie robił. Czasami dziwimy się, że ci, którzy
od niedawna są zbawieni, wyprzedzają nas w tych dobrych rzeczach. Czasami tak bywa. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Pan Jezus uczynił cud mniejszy, aby potwierdzić cud większy. Tylko po to, aby nam pokazać. Bo my mamy odwrócone priorytety, ale Pan Jezus cały czas ma te priorytety zachowane. A więc uczynił mniejszy cud, uzdrowił paralityka, aby objawić, że On jest tym, który może zbawić. On ma pełne prawo do tego, aby wyczyścić grzechy, wymazać grzeszną przeszłość, aby dotknąć Ciebie. On ma pełne prawo. A co z nami dziś? Z kim się utożsamiasz, drogi przyjacielu? Czy utożsamiasz się z tymi pracownikami? Czy utożsamiasz się z tym paralitykiem, który potrzebuje dzisiaj zbawienia i uzdrowienia? A może siedzisz i słuchasz i mówisz, no ja się z nikim nie utożsamiam. No to my już wiemy, do jakiej grupy należysz. Do tej, która należała do faryzeuszy, do tych, którzy poddawali pod wątpliwość słowa Jezusa Chrystusa. Pastorzy i liderzy, nie dziwcie się, że ludzie będą poddawać pod wątpliwość wasze słowa, skoro i Jezusa słowa były poddawane pod wątpliwość. Nie dziwmy się, że to jest jakieś takie dziwne, że to jest, ojejku, jak mógł. Przecież on nie ma racji, przecież ja mam rację. Dana, prawda? Ja mam rację, czy nie? No powiedz, że mam. Bardzo często moja żona wtedy mówi, porozmawiamy w domu. Z kim się utożsamiasz? Z ewangelistą? Z chorym? A może z tym tłumem, który czeka w kolejce? Dzisiaj mamy wielu chrześcijan, którzy wolą czekać w kolejce. Ja nie chcę, ja jestem taki pokorny, mi nie trzeba, nie ten, a w głębi serca krzyczymy, Panie ratuj, Panie ratuj. Ostatnio w moim kościele musiałem wytłumaczyć ludziom, że ja jako pastor też potrzebuję uzdrowienia. I już dla nas to jest zupełnie normalne, że kiedy jest wezwanie do modlitwy, to ja też czasami wychodzę po tej drugiej stronie. Że ja też potrzebuję, żeby się o mnie pomodlili, żeby nałożyli ręce na mnie, żeby mi pomóc. Ale w moim zborze to było takie, pastorze, co się stało? Ludzie, co się stało? Co się stało? Pastor wyszedł na środek i prosił o modlitwę. Oczywiście, czasami tak jest, że i ja by jestem po tej stronie chorego i potrzebuję Bożego dotyku. Potrzebuję Kościoła, który okaże mi miłość i będzie modlił się o mnie. Chciałbym modlić się. Modlić się o zbawienie, o uzdrowienie, o odnowienie wiary, a później chciałbym modlić się z wami, pracownicy, i namaścić was do dalszego działania. Prawdopodobnie ci czterej niejednego paralityka do Jezusa przyprowadzili. Zachęceni tym dobrym przykładem. Zachęceni tym, co się stało. Niejednemu wskazali drogę. Niejednemu złożyli świadectwo. Czytamy w Słowie Bożym, że ludzie, nawet jak byli upominani przez Jezusa, żeby nie mówili o tym, co On uczynił w ich życiu, to i tak mówili. Pierwsza ewangelistka kobieta w Słowie Bożym to jest Samarytanka, którą Jezus Chrystus dotknął. Ona nie potrzebowała uzdrowienia, ona potrzebowała zbawienia. On ją zbawił, a ona pobiegła do znajomych i powiedziała, słuchajcie, chodźcie do Jezusa, chodźcie szybko. Ewangelistka. To właśnie tak działa. Ale dzisiaj mamy do czynienia z wieloma ludźmi, którzy znają Boga, a w ogóle nie doświadczają Go w swoim życiu i nie mają na co się powołać. I dzisiaj mamy wielu takich, co mienią się chrześcijanami, stoją na ulicy i mówią, chodź, pokażę Ci Boga. No to powiedz mi świadectwo. Nie, tu Ci pokażę Boga. Chodź, dam Ci taką broszurkę, dam Ci takie coś, pokażę Ci Boga. No ale czy ty doświadczyłeś? Powiedz mi jakieś świadectwo. Znasz Go? Nie, tu się dowiesz, tu wszystko się dowiesz. I my jesteśmy coraz bardziej podobni do nich. Bo dużo łatwiej nam jest wskazać na to i tu szukaj Boga, proszę. Chcesz szukać Boga? Ja wiem, gdzie Boga znaleźć. Gdzie? No masz. Na razie. Czytaj. I co, poznałeś Boga za tydzień? No nie poznałem. No to nie czytasz, stary, nie czytasz, to ja z tobą nawet nie rozmawiam. Nie czytasz. Wiecie, to nie jest ewangelizacja. To jest zły przykład. Ale gdybym podszedł do ciebie i powiedział, słuchaj, powiem ci coś. Wiesz, co się dzisiaj wydarzyło w moim życiu? Stała uzdrowiona moja córka. Chcesz ją poznać? Tak. Chodź, pokażę ci. I to jest autentyczne. To jest prawdziwe. To jest potwierdzone faktami, dowodami. Na to możesz powiedzieć tylko tak albo nie.